Moscow Down. Listen, enjoy and rock. Zespołem zaczęło się tak, że no ja grałem w Polsce. Chciałem grać tutaj też i poznałem kolegę Krzyśka, z którym zakładaliśmy. Zaczęliśmy pogrywać u mnie w domu na początku. Z tego wyszła większa idea, żeby dokoptować ludzi, żeby zrobić czteroosobowy bendzik, zespół. No i tak też znalazł się basista Brandon. Na początku jeszcze był kolega Zyga, z którym grałem też w Polsce. Później Brandon, no Karolina doszła do nas. No i tak zaczęliśmy grać. I tak to dzisiaj się śmiejemy, że na próbę z tatą przyszłam i trzech starszych facetów było. No. Także przyszłam na próbę, kazali mi coś zaśpiewać i jak... To był taki totalny stres. Kazali mi coś zaśpiewać. Najpierw Krzysiek, który grał właśnie na gitarze i z nami nie gra niestety. Po prostu dwa razy zagrał jedną piosenkę i powiedział, czy ja bym teraz mogła spróbować. I Red Cold Down to była... Ta rzecz sama przyszła. Ja po prostu zacząłem grać najpierw z kolegą tutaj, Peter Wolo, z takim Mateuszem, zresztą go pozdrawiam, bo wrócił do Polski. Później po tym mój kolega dał mi znać, że zespół Red Cow Down szuka gitarzysty. Ja się naprawdę grubo zastanawiałem nad tym, żeby w ogóle cokolwiek zacząć, bo zawsze myślałem o powrocie do Polski, bo taki był zamiar. Tam mi było łatwiej wszystko znaleźć, miałem wszystkich znajomych, miałem wszystkie, wystarczyło wykonać telefon i ja już po prostu miałem kogoś, kto mi pomógł w organizacji koncertu. Tu tego nie było, nie miałem punktu zaczepienia, więc zastanawiałem się nad dojściem do jakiegoś zespołu, ale po dwóch tygodniach się odezwałem, co się okazało, już gitarzysta był, Matt, czyli po prostu poszedłem na bas do tego zespołu. Grałem 8 miesięcy, Matt zamienił się ze mną po prostu z basu na gitarę. Miesiąc później Maciek zadzwonił do mnie i powiedział, że ma dla mnie misję. Co brzmiało dość podejrzanie. Powiedział, że mają do zagrania dość ważny koncercik w Metlansz, takie podsumowanie całego roku Red Cow Down. Dość udanego zresztą, bo wygrali konkurs i tak dalej, wiadomo, Battle of the Bands. Powiedział, że niestety Matt nie może zagrać koncertu, bo coś mu wyskoczyło, a to było dla nich dość ważne i czy mógłbym zagrać za Matta. Miałem na to 4 tygodnie, tak. Zszokowana po prostu, jak zobaczyłam tyle publiki polskiej i wszyscy widać było, że nam naprawdę dopingowali i zależało im, żebyśmy wygrali. Myślę, że to był jeden z najlepszych koncertów. Płyta będzie gotowa w maju i zachęcam wszystkich do słuchania, do posłuchania tej płyty. Jestem zadowolony bardziej niż bym się spodziewał. Idzie po prostu wszystko tak, że to co sobie wyobraziłem, jest jeszcze więcej. Także mam nadzieję, że już na tą chwilę, już niedługo skończymy, już na tą chwilę jestem naprawdę zadowolony bardziej niż bym się spodziewał. Czyli wydaje mi się, że wyjdzie po prostu super robota, nie? Na płycie znajdzie się 9 kawałków. Dlaczego 9? Niektórzy mogą powiedzieć, że może mało, dużo, nie wiem.
że chcę zamknąć pewien rozdział, dlatego że były duże zmiany właśnie w składzie zespołu. Były pewne jakieś tam zaległości ze zrobieniem tego wszystkiego dobrze, tak jak i ukierunkowaniem się tego, co chcemy zrobić. Na początku podobało mi się Humility. Bardzo. Teraz podoba mi się bardzo Humility, czyli zostało w sumie. I ten nowy kawałek, który zrobiliśmy z Wojtem, który musimy jeszcze wymyślić nazwę na płytę, ale nowy kawałek jest, wydaje mi się, najlepszy na całej płycie. Myśleliśmy o tym, żeby przede wszystkim wydamy tą płytę. Wtedy ustalimy, będzie nowa strona internetowa, będzie nowe MySpace, będzie mnóstwo informacji odnośnie zespołu, będzie wszystko tak jakby nowe. Jakby się otworzył nowy rozdział. Oprócz tego staramy się zrobić, tak jak mówisz, trasę. Trasę po Anglii i jak się uda też w Polsce. Jak się dogadujemy? Świetnie. Każdy z nas jest tak zupełnie inny, że jest... To jest niewyobrażalne, jak się w ogóle dogadujemy, ale jednak... Próba dla mnie to jest po prostu śmiech. To jest śmiech połączony z muzyką, którą gramy i tak dalej. Jak jadę na próbę, to kurczę, jestem uśmiechnięty w ogóle za każdym razem i jest super. Czuję się jako członek zespołu i ja myślę, że oni też mnie traktują. Dobra, paczki nie chcesz nosić.